Hej, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale, na mapce Swojskie Pola. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy odcinek od transportu słonecznika do Grosickiego. No tak, Grosicki zamówił u mnie słonecznik, więc mówię, co by nie sprzedać mu tego słonecznika trochę, skoro tam w silosie leżał. Pieniądze się przydadzą. Inwestycja w gospodarstwo oczywiście jak najbardziej. 70... O, ponad 80 tysięcy mamy. No to fajnie, mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy, bo no, potrzebne mi są pieniążki. Za chwilkę dowiecie się też, na co mi są potrzebne te pieniążki. W dzisiejszym odcinku też będę chciał wykorzystać troszeczkę C360. No tutaj widzicie, że przyjechałem tym ciągnikiem na skup. Ze względu na to, że no, nie oszukujmy się, ten C360 jest dosyć słaby. Naprawdę trzeba by było tutaj ściągać trochę tych maszyn. Taki wiecie, przyczep mniejszy, znaczy może z przyczepą to jeszcze może by sobie poradził, ale nie sądzę, że z taką przyczepą 10 ton, raczej to bym celował w jakąś przyczepę gdzieś w okolice 3-4 tony, myślę, że jeszcze w miarę normalnie by to dało radę tutaj funkcjonować, ale z taką przyczepą 11 ton, gdzie sobie do nią dowaliliśmy, no to myślę, że miałby spore problemy, mimo wszystko ten ciągnik, dlatego też trochę sobie tutaj ułatwiłem i przyjechałem tym Ursusem 1634. Za chwileczkę zobaczycie, po co mi były pieniążki, ale jeszcze teraz czeka nas droga Ursusikiem, którego zostawiłem jeszcze chyba tam na polu, z tego co mi się wydaje, do sklepu. A pod koniec odcinka sobie jeszcze coś tam zainwestujemy. Zobaczymy, jak tam z pieniążkami będziemy stali i czy nie będę musiał jeszcze jakiegoś transportu wykonać, żeby coś tam sprzedać, bo nie wiem, co tam, może Grosicki jeszcze coś potrzebuje. Jak będzie potrzebował, to zadzwoni, tak? No. Teraz tam pewnie jest olej słonecznikowy z pierwszego tłoczenia, tłoczony na zimno oczywiście, wyprodukowany będzie. Tutaj sobie zostawimy. Rozsiewacz do nawozu. Dobra, trzeba go odstawić na gospodarstwo i lecimy Ursusem pod sklep. Fajnie to wygląda bez kabiny. No mówię, ta skrzyneczka jest tutaj słodka naprawdę, bo ja pamiętam, że w naszym ciągniku ten błotnik już zardzewiał dosyć mocno. Czy nie tyle błotnik zardzewiał, co po prostu te śruby chyba obrdzewiały, które, do których jest przykręcone. No ten ciągnik to już też naprawdę u mnie, który my mieliśmy, swoje przeszedł, że tak powiem. On gdzieś tam pracował w lesie wtedy, pamiętam. Coś, znaczy nie pamiętam, jak mi mama opowiadała, bo jak ja się urodziłem, to już chyba mieliśmy ten ciągnik w sumie? Tak, mieliśmy. Więc no do tej pory funkcjonuje, teraz brat go użytkuje, więc no ten Ursus C360 cały czas gdzieś tam w rodzinie zostaje. Biorąc pod uwagę, że 30 lat, nie? W lesie pracował. Był uszkodzony raz, bo miał coś tam z tyłem rozerwane był w tym lesie, później był pospawany cały ten tył, coś tam było jeszcze porobione. No ale trafił do nas i wiernie służył przez sporo lat, jak widzicie. Teraz u brata służy, także w dobrych rękach jest. Kabinę też zdjęliśmy, bo brat miał tunele z warzywami, więc bez kabiny teraz jest, ale kabinę też mieliśmy tą taką, to takie orurowane to było, takie rury były, nie była to taka typowo kwadratowa, tylko to taka ładniejsza kabina, przynajmniej w mojej opinii, to była kabina ładniejsza. Kilka wersji tych kabin też było i ta kabina też gdzieś tam leży jeszcze w stodole, tego też się nikt nie pozbył, przecież zawsze można założyć taką kabinę, nie? Lecimy. Nawożenie wykonałem. Wszystko jest tam ładnie ogarnięte na polu. Jeszcze się zastanawiałem, bo może jakąś misję można by było wziąć. Co my tu mamy? Zbiór plonów. Pole numer 68. Tutaj. Transportuj przedmioty ze stacji. Zbiór plonów. Zbiór plonów. Które te pola są najbliżej mnie? No te pola są dosyć daleko. To tak średnio, tutaj gdzieś te okolice wychodzi na to, tak? 78, 38, 102 już bliżej gdzieś tam chyba. Bo 38 to pewnie jest wyrąbane w kosmos. Albo nie, 38 powinno być może bliżej właśnie. Nie, 38 będzie tutaj gdzieś. To jest. No nie, nie, na razie darujemy sobie wykonywanie misji, bo jak widzicie, nawet nie ma zbyt ciekawych tych misji, jakichś tam takich normalnych. O czym zapomniałem, to zapomniałem wyłączyć sobie usychanie roślin i gdzieś tam u sąsiadów pousychały. A my będziemy usuwać dzisiaj chwasty.
Chwastowniki. Kilka modyfikacji sobie ściągnąłem. Wiem, że to nie są takie fajne modyfikacje, wiecie, jakieś poniszczone te maszynki. Ale tutaj ten dwumetrowy chwastownik. Myślę, że będzie odpowiedni. W tym przypadku wzór standardowy. O, zobaczcie, jakaś beleczka tu jeszcze może być. No to nie, bez beleczki. Bez beleczki. Kupujemy oczywiście, bo full opcja mi jest potrzebna na gospodarstwo, więc zakupujemy. On tak średnio pasuje, ale słuchajcie, no, nowa maszyna. Przyjeżdżamy do sklepu, więc chcemy zadbaną maszynę. Czy to będę mył? Nie, raczej nie będę mył. Pewnie gdzieś tam co jakiś czas będę sobie naprawiał te maszyny. Gdzieś tam jakiś warsztacik sobie postawimy, będziemy ogarniali. Czy mi się wydawało, czy ten ciągnik został przeważony przez to? No łe, no pane. Tak to się nie robi. Dobra, jedziemy. Może damy radę. Nie spojrzałem w ogóle właśnie na zapotrzebowanie na kunie. 40 kunia. No to ten chyba akurat ma 40, czy jakoś tak. 48 albo 38. No w każdym bądź razie o te dwa konie nie będziemy się bić, jakby co. No chyba, że jak Karguj z Pawlakiem i Wicia Wierzchem przyjedzie na jednym, no to dobra. Jedziemy usuwać chwasty. No i na koniec zobaczycie kolejną inwestycję w gospodarstwo. Mam nadzieję, że starczy tych pieniędzy, bo nawet nie pamiętam ceny tego, co zamierzam kupić. O, ten sobie pojedziemy polną dróżką. Przez ogródek, zapierdziela krasnoludek. Fajnie, że właśnie do niektórych tych prac uda się wykorzystać tego C360, mimo tego, że no, tych koni jest dosyć mało. Ale też fajna uwaga była ze strony chyba Moro mi napisał, że fajnie będzie używać tego Ursusika na przykład do karmienia zwierząt, bo w tym akurat się sprawdzi. Powinien się sprawdzić bez problemu. Być może właśnie też tam do jakiegoś transportu czegoś będziemy go wykorzystywać. No tu będzie grubo. Nie ma żadnej animacji tego. Niestety chyba. Czy on usuwa w ogóle te chwasty? No usuwa. O kurde, dwumetrowym to tutaj trochę pojeździmy. Tu prawie jak obsiewanie na normalnie pola będzie wyglądało. Ale tekstura się chyba zmienia? Nie, nic się nie zmienia. Po prostu sobie to tak wisi. Żadnej animacji, nic nie mamy. Łe. Łe. Ale lipa. A te oryginalne chwastowniki, jak to wygląda? 9 metrów najmniejszy, ale 80 koni. No tutaj ten już potrzebuje więcej tego kunia. No to na razie sobie Ursusikiem polatamy, a za chwilkę przejdziemy do dalszej części odcinka. Tak jak wam wspominałem już wcześniej, jeżeli macie jakieś fajne, ciekawe mody, to dajcie mi znać w komentarzach, bo ja ostatnio nawet modyfikację na kiberek znalazłem. Kiberek stoi już na Seasons. Jak ktoś nie widział, no to może sobie zobaczyć. Też budę dla psa postawiłem, bo w sumie chyba budy dla psa też w żadnym... W ogóle zapomniałem o tym piesku. Na żadnej serii nigdzie tam nie mieliśmy tej budy dla psa. Także ja nie wiem, jak mogłem o tym zapomnieć tak naprawdę. Trochę wstyd. Za chwilę zatrudnię sobie pracownika, bo chcę kilka rzeczy sprawdzić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A, w sklepie z modyfikacjami właśnie pojawiła się fajna modyfikacja. Jeżeli chodzi o ziemniaki, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No tutaj szkoda, że to w ogóle się nic nie ruszają, te druty, no. Tego chwastownika. Ale Lipton. Dobra. To ty sobie, kolego, jeździ. A my przejdziemy do zbioru ziemniaków, z tego co pamiętam. Technologia uprawy ziemniaków. O, zobaczcie. Taka kopaczka, to jest taka kopaczka konna, jak ktoś pamięta. No tylko wiadomo, że tą kopaczkę teraz możemy podpiąć pod ciągnik, ale to była kopaczka konna pierwotnie, bo tutaj był taki długi dyszel, pamiętam. I my taką kopaczkę mieliśmy, ale też mieliśmy na początku właśnie taką kopaczkę przerobioną pod ciągnik. No jak widzicie, cena tutaj to jest całkowity koszt 250, no i to jest kopaczka, ale jak sami wiecie, no to ona raczej nie zbiera ziemniaków, tylko po prostu usuwa chwasty. Ten kombajn umożliwia wykopywanie ziemniaków z ziemi. Przed zastosowaniem maszyny należy użyć. Ej, to może jednak zbiera. Pojemność 500 litrów. 10 km na godzinę. To on chyba zbiera. Ale jak ja miałbym to niby wysypać nim? Ale w każdym razie chciałem wam pokazać, że taka modyfikacja istnieje. A kibelek
Kibelek, jakbyście sobie pobrali i dodacie sobie, no to on jest w gospodarstwo rolne. 400 złociszy kosztuje taki kibelek i też sobie tutaj postawimy. Gdzie by sobie taki kibelek pyknąć? Fajnie by było chyba go pyknąć. No kurwa, za stodołą. Zaraz powiem, że nie mam pieniędzy. Idziemy zobaczyć kibelek. No tu z tym chwastownikiem ja go chyba wymienię na następne usuwanie chwastów, bo widzę, że może być ciężko i to naprawdę ciężko. Ale tu jest kibelek. O, nawet naprawdę ładnie się wkomponował. Słuchajcie, tu trochę gruzu. Co tam jest? Kapeć! Tam jest kapeć! Ja pierdziele! Ale se ktoś narobił. No Japonek normalnie. A z drugiej strony coś jest, bo tam cholera wie, co jeszcze umieścili. No nie no, no tylko Japonek. Ale tak jak mówiłem na Seasons, to pamiętajcie, że jest konewka, jest wiadro. Jak nie ma papieru, to zawsze można dupko podetrzeć. Tutaj na rolkę jest nawinięty papier ścierny. Jakby co, szczotka do obmiecenia tyłka też jest, także nie ma problemu. Bardzo fajnie, nie? Dobra, my sobie przejdziemy do drugiej części w sumie już tych naszych prac. A to tutaj drzwi możemy otwierać? Nie, nie możemy. Do drugiej części naszego odcinka. I to jest, słuchajcie, co ja chciałem zrobić? To chciałem, moi drodzy, o właśnie, tutaj powinienem być. Chciałem kupić łąkę. Bo pierwotnie chciałem kupić szóstkę, piątkę i dwójkę. I tutaj na tych obszarach zrobić łąkę. Ale przemyślałem to. I na jedyneczce mamy już łąkę i tak zrobioną. Na 17 mamy łąkę zrobioną, która jest mniejsza od jedyneczki, ale ze względu na to, że mi się wydaje, iż na siano i trawę będę miał całkiem spore zapotrzebowanie, no to lepiej będzie właśnie kupić sobie taką jedyneczkę, także kupujemy jedyneczkę. No i teraz tak, tam już na jedynce jest raczej gotowe do zbioru, z tego co mi się wydaje. Tak jest. Ale jest aż nawiezione, jak miło. No to jest fajnie. Zachwaszczenie. No tu jeszcze jest jakieś zachwaszczenie, dobra. No to w następnym odcinku pewnie jakąś kosiareczkę spróbuję ogarnąć. Gdzieś tam widziałem fajną modyfikację na taką kosiarkę rotacyjną bez tej osłony na górze. Oczywiście nie polecam jeździć bez osłony na górze, ale wiecie. No zawsze taka fajna modyfikacja się przyda na gospodarstwie. Dzisiaj dosyć krótki odcinek będzie, no bo tak jak mówię, ten chwastownik on sobie musi trochę sam popracować niestety. Mógłbym może wziąć jakąś tą misję tutaj niedaleko, to 78 albo 38. Może, że to nie jest aż tak daleko. 4000 bym zarobił. Nie, nie będziemy tak kombinować. Trochę kredytu mam. Kredyt też będzie trzeba spłacić powolutku. Może sobie najwyżej coś sobie wywieźmy z silosu jeszcze. Owiec na razie zostawię. Słuchajcie, kurydzę możemy wywieźć. Henryk Paul. Dobrze. Zobaczymy, gdzie jest Heniek. Słonecznik, soja, kukurydza. Oczywiście całej kukurydzy nie dam radę wywieźć na raz. Teraz tak, gdzie jest Henryk Paul? O, Henryk Paul jest tu niedaleko, więc spoko. Można było zobaczyć, czy ten C360 sobie ogarnie tutaj 12 ton na przyczepie, no to trochę jednak jest. Rundkę dookoła zrobimy, tak zwana rundka honorowa. I jedziemy. Zawsze to tam wiecie, te 15 tysięcy wpadnie. A jak bym tędy pojechał? To gdzie ja tam dojadę? Nie, tamtędy chyba nie dojadę nigdzie. Już chyba raz próbowaliśmy, tak mi się wydaje. To tamtędy nigdzie nie dojadę, ciekawe. Żadne ciekawe miejsce, w każdym razie tam nie dolecę sobie. Także skoczymy sprzedaż kukurydzę jeszcze. Powolutku będziemy kończyć. Standardowo, jeżeli seria wam się podoba na swojskich polach, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. O tym przypominam. No i jak macie jakieś właśnie fajne mody, to piszcie mi nazwę i stronę, na której jest ta modyfikacja. Jak klejcie linkacza w komentarz, to ja ten komentarz po prostu będę musiał sprawdzić. Także linkacze też możecie wklejać i wtedy będę miał bezpośredni dostęp do tej modyfikacji.
No to co, na przyszły odcinek umawiamy się na jakieś koszenie trawy, robienie siana, coś takiego, więc jeżeli wy mi podeślecie pod tym odcinkiem jakieś fajne modyfikacje, to postaram się tego użyć oczywiście. Modyfikacja na to kopanie ziemniaków nie testowałem, chciałem wam po prostu pokazać, że coś takiego się pojawiło. Myślę, że bardzo fajne urozmaicenie, chociażby ze względu na to, że szkoda, że w sumie wiecie, takie typowe gospodarstwo już jeszcze wcześniej, bo teraz to nie sądzę, że jeszcze ktoś tam końmi gdzieś tam pracuje w polach, ale taka kopaczka i na przykład konie, tylko że tutaj konie nie mają takiej funkcjonalności. Trzeba by było zrobić konia na zasadzie pojazdu chyba. Wtedy może by się udało. Ciekawe, czy mi się otworzy szlaban. No nie. No, teraz to ja będę miał problem, żeby cofnąć tą przyczepą. Nie było aż tak źle. Aż zatrzymałem, bo myślałem, że też jestem bawił i bawił, ale okazuje się, że w miarę normalnie mi się udało to ogarnąć. Szkoda, no to jest jeden wjazd, drugi jest wyjazd, no logiczne. Teraz nas ważą jak wjeżdżamy, a za chwilę nas będą ważyć jak wyjeżdżamy. Że ich w bola nie zrobiliśmy. Dobra. Panie kolego sympatyczny. Sprzedajemy kukurydzę i spadamy do domu. Także, jeszcze raz przypominam, jeżeli odcinek wam się podobał, łapka, dzwonek, subskrypcja, trzymajcie się, pozdrawiam, elo!